Zaczynamy tradycyjnie już podsumowanie weekendu w sporcie motorowym, czyli 5 na 5. 5 przegranych kontra 5 wygranych, pechowcy kontra szczęściarze. Na miejscu 5 największych przegranych minionych dni załoga Jerzy Tomaszczyk i Łukasz Włoch. Kierowcy Ulter Sport Rally Team mieli pecha na 10 OS-ie, gdzie przebili oponę i świetne 6 miejsce odjechało, a wylądowali na 10 miejscu w drugiej rundzie ADAC Opel Rally Cup. Miejsce 4 i Marc Marquez. Mistrzowi świata chyba trochę brakuje szczęścia w tym sezonie. W trzeciej eliminacji tegorocznej rywalizacji nie wytrzymał naporu Rossiego i popełnił błąd na przedostatnim okrążeniu, co kosztowało go upadek i nieukończenie zawodów. Ale jeszcze gorzej miał w ten weekend inny wielki mistrz. Na miejscu 3 Jenson Button. W kwalifikacjach kierowca McLarena przejechał tylko 2 okrążenia i musiał wycofać się z walki o awans do Q2. Co więcej, nawet nie wystartował w wyścigu w Bahrajnie. Miejsce 2 największych przegranych i ciężko nam nawet dobrać słowo, jakim określić zachowanie Romano Fenatiego. Włoski kierowca rywalizujący w Moto3 podczas warm-upu trochę przegiął. O co poszło nie wiadomo, ale tak się pokłócił z Finem Niklasem Ajo, że najpierw go kopnął raz i drugi, a ostatecznie wyłączył mu nawet motocykl. Dostał za to 4 punkty karne i startował z ostatniej linii. A na miejscu 1 największych przegranych kibice Żużla, którzy w liczbie ponad 55 tysięcy stawili się na Stadionie Narodowym. Duńska firma słabo się postarała, by nie powiedzieć spierdliła przygotowanie toru, przez co kierowcy nie czuli się bezpiecznie i postanowili nie pojechać więcej niż 13 wyścigów i tylko Tomka Goloba żal, bo miało to być to jego wielkie pożegnanie ze Speedway Grand Prix. No to czas na największych wygranych weekendu. Na miejscu 5 Alistair McCree, który wygrał reaktywowany po 8 latach Race to the Sky. W 5 podjeździe brat Colina przejechał 14,5-kilometrową szutrową trasę w 8 minut, 17 sekund i 616 tysięcznych. Na miejscu 4 Krzysztof Hołowczyc i Martin Kaczmarski. Panowie w sezonie 2015 będą reprezentować zespół Lotto Team w całym sezonie zmagań rallycrossowych Mistrzostw Świata, co prawda tylko w RX Lite's Cup, ale na początek całkiem nieźle. Miejsce 3 dla zespołu Citroena. W serii WTCC francuski zespół zupełnie zdominował uliczną rundę w Marrakeszu. W obu wyścigach zawodnicy spod znaku Chevronu zajęli wszystkie pozycje na podium, a w pierwszym wyścigu zajęli nawet 5 pierwszych miejsc. Czas na miejsce, a tutaj The Doctor, czyli niesamowity, niezniszczalny, wspaniały, cudowny i tak dalej, Valentino Rossi. Po kwalifikacjach był na 8 miejscu, podczas Grand Prix Argentyny połykał kolejnych przeciwników, by na 2 kółka przed końcem dopaść lidera Marqueza i połknął go, wygrywając po raz 110 w MotoGP. I czas na zwycięzców, a tutaj przede wszystkim kibice i zawodnicy rywalizujący w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Śląska. Pierwsza runda, czyli rajd mikołowski, już się zakończyła. Wyników niestety jeszcze nie znamy, bo walka o zwycięstwo trwała do ostatniego odcinka specjalnego, a wszystko w świetnej atmosferze sportowej rywalizacji. Chyba.